Zachęcam Państwa do zwiedzania stoisk, do zakupów, bo to są rzeczy niepowtarzalne. To jest towar, którego nigdzie nie dostaniecie, proszę Państwa, tak naprawdę. Unikatowy. W międzyczasie oczywiście będzie jeszcze konkurs na bukiet ziół od godziny 14. Można tutaj przynosić piękne bukiety, już część widzę stoi. Złożyć kartę zgłoszenia w pierwszym namiocie, to jest namiot Gminnego Ośrodka Kultury i zgłosić się do pani Ani Halimoniuk. Zapraszamy Państwa również od godziny 17.30, około godziny 17.30. Postaramy się to zrobić wcześniej. Będą otwarte stoiska warsztatowe. One już teraz pracują. Mogą Państwo oczywiście podchodzić, orientować się, co tam się dzieje, co tam jest. Jest to stoisko tutaj Pasieki Nadburzańskiej Państwa Agnieszki i Andrzeja Urbanowiczów. Jak również tutaj stoisko po mojej prawej stronie, ziołolecznictwo, pani Alina Hilkiewicz z pomocą pani Danuty Gryglas. Za chwilę także będą czynne stoiska zioła w kulinariach i zioła w kosmetologii, ponieważ panie pracują w zasadzie od 17.30, więc proszę, aby Państwo tam się gdzieś do nich zwrócili. Na pewno tematy będą bardzo ciekawe. To, co wyprodukowane będzie przez panią Anię Szpureł na stoisku zioła w kulinariach, oczywiście jest przeznaczone również do degustacji. Jak również zioła w kosmetologii, pani Barbara Kamińska ma w zanadrzu przynajmniej 3 receptury. Można przepytywać te osoby, starać się wyciągnąć jak najwięcej wiedzy z nich. Jak również tutaj mamy stoisko Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej i też tam zapraszamy, ponieważ są zioła, panie mają wiedzę, jest też ojciec Rafał, chętnie tutaj się udzielą, podzielą się tą wiedzą. Stoisko Parków Krajobrazowych zaprasza oczywiście jak zwykle do uczestniczenia w konkursach dzieci, młodzież, dorosłych. My również też tutaj mamy dla dzieci troszeczkę atrakcji, troszeczkę słodyczy, więc proszę z nami być i nadzorować to, co się dzieje na scenie, bo jeżeli będziecie nas pilnować, to na pewno coś tutaj z tej sceny będzie spadało w waszym kierunku. Również widzę sękacze, zabawki, ziołowe bukiety, futerkowe ozdoby, futerkowe części garderoby, tak, drewniane rzeczy. Dziękujemy Państwu bardzo, że jesteście z nami i oddaję głos Panu Stanisławowi. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, Pani Radna, witam serdecznie Państwa w imieniu Rady Gminy Janów Podlaski, jak również Wójta Gminy, Pana Leszka Fleczuka. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za przygotowanie tak wspaniałej imprezy, która będzie cieszyła nas, naszych gości. I bardzo pozdrawiam i dziękuję za przybycie wszystkim wystawcom. Życzę Państwu przyjemnej, dobrej zabawy. Proszę Państwa, jeszcze oczywiście tutaj jest puste stoisko. Na pewno Państwo się zastanawiają, co to takiego jest, że stoją puste stoły i nikogo przy nich nie ma. Będzie, na pewno będzie. Będziemy gotować na olbrzymiej patelni. To jest 500 porcji do degustacji. Co będziemy gotować i kto to będzie robił? Dowiemy się lada moment. Dziękuję Państwu bardzo i zaczynamy. Opisały swój strój. Czy jest to strój typowo ludowy, strój z Kornicy właśnie, kolik z Kornicy, jak to wygląda? Strój projektowałyśmy same. W 2018 roku też z podobnego projektu jak tutaj, o którym mówiłeś. I strój zaprojektowałyśmy tak, bo jesteśmy w takim tygielku kulturowym, gdzie przewijają się tradycje, kultury, ale także trzy województwa, mazowieckie, lubelskie i podlaskie, i chcieliśmy się odnieść tak naprawdę do każdego z tych województw, do każdego z regionów, ale także do herbu Starej Kornicy, który jest w niebieskim i żółtym kolorze. Więc wszystkie elementy po trochę umieściliśmy w tym stroju i powstał właśnie taki strój charakterystyczny właśnie dla zespołu Korniczania. No to teraz, drogie Panie, opiszcie mi się tak od głowy,
po stopę. Na głowie macie co? Bianki. Bianki, brawo, dobra, dobra, brawa, wielkie brawa, dobra odpowiedź. Dobrze. Później te takie tutaj, to co to jest, to? Są korale. Korale, brawo, wielkie brawa. Z jarzębiny, tak? No, niekoniecznie. Takie chińskie. Tak, drewniane. Tutaj mamy kamizelkę. Kamizelkę. Ja bym nazwał to serdaczkiem, to no będzie dobrze, że... No niech będzie serdaczek, no bo serdaczkiem jest biała bluzka z czerwoną tutaj obwódką i z czerwonymi oprzyciem mankietem. I jest długa spódnica granatowa, na której zaznaczone są właśnie te podlaskie paski. Pięknie. A czy bieliznę mają te panie też ludową? No dobra, okej, okay, dobra, to nie, okej, okay, to już nie do Polska, przepraszam. Pięknie panie oglądają, naprawdę pięknie, bardzo dziękujemy. Dziękujemy również. Panie Łanie, jeszcze będziemy przygotowali później na temat ziół. Jest z tym strojem? Te akurat stroje, które mamy na sobie, są szyte z projektu uzyskane dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to stroje uszyte w oparciu o strój podlaski odmiana nadburzańska, czyli damski strój pasiasty, tkane pasy wzdłuż. Nasze akurat to jest odmiana spódnicy, która się nazywa goreniucha, ponieważ przewaga jest czerwieni. Goreniucha. Ale goreniucha, tak. To są jeszcze pichule, które są w tonacji fioletu, brązu, takie bardziej spokojne kolory. Natomiast nasze stroje to są stroje odświętne. No panie, to działają jak na byka te stroje. Są, tak, są. Przepraszam. Na kunia. Na kunia. Na kunia właśnie, tak. Są z przewagą czerwieni. Zapaska, pas tkana również, pasy poprzeczne, z koroneczką białą oprzyta, akurat tak. Biała koszula też tkana, z typowym dla naszego regionu ornamentem, który się nazywa perebor. Jest to tkany ornament we wzory geometryczne przeważnie, też z przewagą czerwieni. Na rękawach i na stójeczce obowiązkowo korale czerwone, im więcej sznurów, tym bogatsza panna. No i serdaczek. Im więcej sznurów, tym łatwiej tą pannę utrzymać przy sobie później. No, trzeba próbować. I serdaczek aksamitny zapinany na jedną stronę, koniecznie z żółtym pawcikiem. A jak się panie tej najmłodszej wykonawczyni dorobiły? Znaczy ja nie pytam, tylko pytam, czy był jakiś casting, na przykład na głos, coś takiego. No to jest nasza perełka zespołowa, ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy gratyfikację, bo nie zawsze chce z nami wystąpić. O, bardzo dziękujemy tobie, perełko. Tak, przychodzi na próbę i mówi papa i jedzie do domku. Ale od kogoś się musi uczyć tego właśnie. I nie wszystkie też piosenki mi się podobają. Czasami płaczę, jak śpiewamy. Nie wiem dlaczego. A panowie mają stroje panowie też? Panowie mają też stroje z naszego regionu. Białe koszule tkane też z pereborem, tkanym ornamentem. Spodnie bawełniane i oczywiście buty skórzane. Ja zapomniałam, i pasy. Pas też krajka. Pasiasty, tak, krajka się nazywa. Tak? Koniecznie. Buciki czarne skórzane. W damskim stroju też są buciki, tylko sznurowane i na obcasie. No właśnie widzę jednej z pań. Bardzo fajne buciki ludowe. A na czerwone. Bo panie też różne pasje wykonują, także są też zielarkami i trudno by im było w skórzanych butach dzisiaj wystąpić przez tyle godzin. A stoisko nasze znajduje się tuż przy scenie po prawej stronie. Zachęcamy do odwiedzania. Czy w dzisiejszych czasach ubrać się na ludowo jest trudno? Niełatwo, bo to muszą być naturalne tkaniny. Wiadomo, co tego nie ma. Także to jest
tylko jest zamawiany na zamówienie, to jest ręcznie wykonywany. I to nie jest tanie? Nie, na pewno nie, ale tę tajemnicę to myślę, że zdradziłaby Państwu Pani Dyrektor Gotu. Pawłowianki, bardzo dziękujemy. Świetna robota, fantastyczny występ. Dziękujemy bardzo. Przed Państwem koncert zespołu Marysieńka ze Szpak Starych. Proszę bardzo. Składniki potrzebne są do dobrego janowskiego bibru. Cukier, drożdże. Cukier, drożdże, co jeszcze? Zależy. Woda. Zioła. Czyli mamy. Państwo sobie zanotowali? W razie czego jest nagrana kamera. Proporcji nie ma, żeby nie było. No ja nie wiem. Drogie panie, macie fantastyczne stroje, zupełnie inne niż nasze poprzedniczki, wasze poprzedniczki. Bardzo różnią kolorem, krojem i w ogóle kształtem, może tak nazwę. Do czego nawiązują? Jak byśmy je opisali? Nasze stroje nawiązują do strojów naszych babć i prababć sprzed ponad 100 lat. My mamy takie stroje, spódnice ponad 100-letnie, wełniane, tkane na krosnach, szyte ręcznie. Do tego mamy pasiaste fartuszki lniane z koronką lnianą robioną na szydełku, zakładamy na specjalne okoliczności. Rozumiem, że ta impreza nie jest specjalna dla tych pań. Dobrze, dziękujemy. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że na przykład ostatni raz to zakładałyśmy je na dożynki do sierpca. Rozumiem. Na dożynki wojewódzkie. Żartuję. Żałujemy, że jak nam ktoś nadepnie, to zostaniemy bez spódnic, no. No słuchajcie, mole lubią wełnę, no. Wszyscy o tym wiedzą. A gdybyśmy te stroje dzisiejsze opisali? Spódnice są w stylu tych naszych starych spódnic. Mamy taką rewelacyjną krawcowę. Mamusie jedną z naszych koleżanek. Akurat Irenka, ale jest fantastyczna. My zaplanujemy, powiemy pani Irence, o co chodzi, koleżanka złoży zamówienie, później pani Irenka zrobi nam prototyp i mówi, no dziewczynki, do przymiarki dawajcie. No i my tak po kolei, do przymiarki, tydzień czasu, od góry do dołu jesteśmy ubrane. Czy stare szpaki, okolice mają takie typowe swoje kolory ludowe? Kolory ludowe, to ja nie wiem, czy mają. Szpaki to chyba się głównie dla mnie kojarzą. Ja nie jestem rodowitą szpakowianką, ale dla mnie to się kojarzą z taką aleją lipową przez całą wioskę. Są potężne, stare lipy. Przed każdym Bożym Ciałem pnie są malowane na biało wapno. I dla mnie to jest charakterystyczne. Tak, biały, wapno, lipy zielone, kwitnące żółto-miodowo i pachnące miodem. Dla mnie to się kojarzy ze szpakami. A koleżanki, Marysieńki, bardzo... Teraz nie mają wyboru, muszą potwierdzić. Marysieńki, wielkie brawa, bardzo dziękujemy. Yeah.
mi opisać, jak to było z waszymi strojami, jak powstały, skąd pomysł, jak byśmy je mogli opisać? Opisać? No ciężko, może nie zaczynamy było dawno, dawno i temu, albo to już całkiem niedawno powstały nasze stroje. Stroje są wzorowane na strojach luźdowych, są to stroje skromne, aczkolwiek z motywem kwiatowym, jak dawno i nasze babcie wyszywały kwiatki. Dlaczego akurat taki kolor? Tylko takie nicie były. No nie, nie tak. Bo akurat chciałbyśmy być takie grzeczne jak aniołki, z niebem nam się skojarzyło. Aha, czyli to jest kolor skojarzony z niebem. Tak. Brawo. Gdybyśmy mogli jeszcze na chwilę zatrzymać się na tego wzoru. To wzory babci, tak? To babci takie wzory wyszywały. Tak, kiedyś właśnie babcie na płótnie wyszywały różne kwiaty, aby ozdobić elementy obrusu, czy nawet koszuli. Sukienki były odcięte, wyszywane różnymi wzorami. Taki strój nie powstaje szybko. No nie, szybko nie. Gdybyśmy chcieli, nie wiem, może któraś z pań turystek byłaby zainteresowana, od czego zacząć przy takim stroju? Od kupienia materiału i uszycia sukienki. Ale liczy się materiał na jak najbardziej taki naturalny? Tak, naturalny, bardziej pod len podchodzący. Czy taki materiał trudno obecnie dostać? W tych czasach to raczej nie. Raczej nie. To kiedyś było trudno, jak musiały biedne babcie przeżyć. Tak, dokładnie. A te wzory właśnie wyszywane, to też można gdzieś dostać? Czy zgłosić się lepiej do kogoś, nazwijmy to, ludowego, babci, wujka, który to robi? Ktoś u was w cieleśnicy jeszcze ktoś takie wzory wyszywa? Kiedyś uczono w szkole, no to w większości wszystkich. Bardzo dobra uwaga. Kiedyś uczono tego w szkole, prawda? Dobra, czy to jest jedyny strój, którym dysponujecie? Na tą chwilę tak. Czego wam życzyć? Rozwinięcia skrzydeł. Rozwinięcia skrzydeł. I tak już w niebie jesteście. Jeszcze im skrzydeł brakuje. Czeremcha z Cieleśnicy, wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. O waszych strojach, drogie panie. Jak byście je opisały? Mamy kilka strojów. To nie jest nasz jedyny strój. W tej chwili występujemy w takim stroju, gdzie kamizelki nawiązują do kolorów naszej gminy Drelów. Aha. Również mamy stroje takie tradycyjne, gdzie występujemy tak właśnie jak na przeglądzie kapeli śpiewaków ludowych. Występowaliśmy, to są nasze tradycyjne takie jeszcze babciów naszych stroje, spódnice takie właśnie wełniane, też zapaski, tak, gdzie również mamy takie czepki, półczepki, tak. I takie jeszcze właśnie mamy bluzki, szyte jeszcze takie, jak to się mówi, surówki, tak. W takim dawnym stylu, makiety takie szerokie. A gdyby tak można było wasze stroje zakwalifikować, to jaki to jest strój? Bardziej podlaski, mazowiecki? Międzyrzecki. Tak. Czyli ziemia międzyrzecka ma swój własny styl. Drelowski. Drelowski nawet. Może bardziej się słucha.
Droga, dobrze, drogie panie, to teraz opiszmy ten strój od góry do dołu. Czyli tak, na górze mamy co? Puczek. Włosy, tak, okej, okay, dobrze. Ale przykryte. A, no chodź. Mało tego pofarbowane, piękne kolory, gratulujemy. Specjalnie pani się dzisiaj na tę imprezę stroiły? Niekoniecznie. Na co dzień tak też chodzimy? Korale. Tak, korale. To są drewniane, tak? Tak jak u poprzedniczek. Drewniane, tak, drewniane, malowane. Serdaczki, ale to są takie inne serdaczki. Panie mają takie. Szyte mamy naszą tak, koleżankę, która szyje. Zdolnie, aha. Uszyła nam. Jedyna, która po krzakach nie biegała i się nauczyła żyć. I tak, nie zbijała bolków. Te zapinki mi się podobają, jak je nazwać? To są. To chyba nie są typowe. Takie. Tak. Przez internet zamawiałam. Przez internet, no. W XVIII wieku przez internet babcie zamawiałam. I teraz tak, właśnie te takie serwety, tak, tutaj, takie fartuszki. Fartuszki, tak. To są w tej chwili spiranki. Spiranki. Tak, ale mamy takie spódna oryginalne, gdzie jeszcze zdobione taką koronką szydełkową. Dla zespołu takie stroje to są, to jest cenna rzecz dla zespołu. Bardzo cenna, tak. Używacie je tylko właśnie podczas występów takich, czy również można je was zobaczyć podczas jakichś, nie wiem, wydarzeń religijnych, tak, świąt? Tak, tak, właśnie występujemy. A powiedz mi, drogie panie, czy jeszcze coś takiego, czy jest w ogóle taki zwyczaj, czasami się spotyka, że jednak na wsi potrafią się ludzie z jakimś takim fragmentem, elementem ludowym, nawet do kościoła wybrać na święto? Czy to już raczej też zanika? To już bardziej tak na dożynki. Na dożynki. A teraz będzie 28, będą w Łuskach dożynki, tak się zapraszamy. Zapraszamy. No to pewno przyjadę. Bardziej, że ja zawsze podróżuję tam, gdzie coś się gotuje. 28 sierpnia. Zapraszamy, 28 sierpnia. I jeszcze ta spódnica. Kolor, jakbyśmy ją prosili? Kolor taki zielony, morski. Morski. I to jest też z jakiegoś materiału takiego naturalnego? Nie, to już teraz niedawno szyte. Niedawno szyte. Drogie panie, panie też zapytam, czego panią życzyć? O tych krzaków już nie będę życzył. Bo... Niekoniecznie, tak. Nie, no właśnie. Nie będziemy chodzić po krzakach. Powodzenia w Bukowinie Tatrzańskim. O! Tak. 13 sierpnia. Powodzenia w Bukowinie Tatrzańskim. Gratulujemy w ogóle eliminacji, dostania się. Trzymamy za was kciuki. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dobra robota, bardzo dziękuję. Dziękuję. Czekajcie podziękowania jeszcze szefowa. Gdzie jest szefowa? Droga szefowa, podziękowania za udział. Bardzo dziękujemy. Świetny występ. Dziękuję. Oby częściej u nas. Dziękujemy. To był zespół Kalina z Łóżek. Opisali te wasze stroje. Są różne. Czy mi się wydaje? Jednakowe. Nasze stroje są wszystkie jednakowe. To są stroje typowo nadgórzańskie i w skład stroju wchodzi pichula, to ta, co mam pod spodem. To się nazywa pichula. Te, co kobiety mają pod spodem, to jest pichula. Fartuszki, fartuszek. U nas nie nazywa się to zapaska, u nas nazywa się to fartuszek. Fartuszek. Gorset. I bluzka. Mamy tutaj drugi strój i to też jest nasz nadbudzański. Koszula z perebrami. Niech się pan nie rozdziewa. Nie, niech się nie rozdziewa, nie.
I kolega to. Chustka zwana u nas szalinówką. Ta chustka ma 100 lat, a może i nawet więcej. Ta chustka ma 100 lat? Tak, ta chustka ma 100 lat. Pięknie tak. Wygląda, ale za panu. No właśnie. Na dziś. A, tylko na dziś. Nie, nie pożyczamy jej ogólnie, ale dzisiaj tak, przy takim święcie. A właśnie, drogie panie, czy to jest, może to być ciekawostka, drodzy państwo, ale z tego co pamiętam, była taka rozmowa kiedyś z paniami w rozładówce, że właśnie te wasze stroje są na tyle cenne, na tyle są ewenementem i na tyle mają już tyle lat, że są bardzo często wykorzystywane, bądź właśnie wypożyczane, bądź są właśnie rzadko wypożyczane, dlatego że są same w sobie właśnie już dziełami sztuki, jakimiś tam artefaktami. Tak, oczywiście. My mamy jeszcze stroje żniwne, które wykorzystujemy na wszystkich dożynkach. Również wykorzystamy na dożynkach prezydenckich. Pochwalcie się, drogie panie. I to są tak zwane kratówki. To są zwykłe robocze stroje, w których kobiety dawniej podbierały zakresą. Ja powiedziałem, poprosiłem, żeby się pochwaliły, ale o strojach. Otóż zespół śpiewaczy z rozwadówki poprzez wieniec, tak? I obśpiewywanie. I obśpiewywanie uzyskał awans i w tym roku jako zespół, jedyny zespół z Lubelskiego będzie reprezentował nasze województwo na dożynkach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. I teraz coś wam powiem. Rozwadówka u pana prezydenta. Poprzedni zespół, jak on się nazywał? Kalina w Bukowinie Tatrzańskiej. Zobaczcie, jakie mamy ewenementy tutaj na naszej ziemi. Rozwadówka. A panowie jak są ubrani? A panowie... Jak to byle jak, profesor? A panowie mają sztuletnie kapelusze. No właśnie widać, że dziurawe. Przepraszam. Rząd czasu ich naruszył, że tak powiem. Ale właśnie dzisiaj nie są panowie ubrani w stroje ludowe, ale mamy też stroje ludowe, a na strój ludowy męski składają się spodnie w kolorze ekry, buty długie z kolorami, koszule z pereborem z przodu, i kamizelki. To ewentualnie słomiany kapelusz, ewentualnie krajki. Krajki bez tego nakładanego serdaczka, tylko same krajki. Bardzo dziękujemy za ten opis. Świetnie. I dziękujemy za występ. Bardzo dziękujemy. Szefowej zespołu jeszcze oprócz tego właśnie pełnego kapelusika dziękuję jeszcze raz publiczności. Podziękowania Kokianów Podlaski za udział zespołowi ludowemu z rozwadówki. Bardzo pani Adlingo dziękuję. Spokojnie. Dziękuję całemu zespołowi. Dobra robota, świetna robota. Bardzo dziękujemy. Mateusz, posłuchaj, myśmy już tu wcześniej z panem Mateuszem rozmawiali na temat tego, co robi, ale rozpoczniemy od początku. Mateusz, po raz pierwszy w Janowie Podlaskim? Tak, tutaj w Janowie Podlaskim jestem po raz pierwszy. Można powiedzieć, że w tych ogólnie w tej części Polski jestem po raz pierwszy i można powiedzieć, że zakochałem się. Od pierwszego wyjrzenia. Tak jest. To jest zupełnie inna Polska niż tam, gdzie ja mieszkam. Ja mieszkam w Wielkopolsce i tam jest zupełnie inaczej niż tutaj. Tam jest zupełnie inaczej niż tutaj. Inni ludzie? Inne podejście do osób obcych? Bardziej gościnni, otwarci? Czy ja wiem? Dobra, okej. Jestem to chyba tak samo. Dobra. Przy okazji, kawaler. Tak, kawaler. To uwaga, powtarzam ogłoszenie matrymonialne. To ja dobra, to ja powiem. Poczekaj. Szymonko, jestem Mateusz, na mnie Mateusz i jestem zajebisty. Ja żartuję oczywiście. Nie, no okej, tylko że to nie jest takie proste. Posłuchaj. Panna z Berchlisia. Z dwójką dzieci i 2 kilogramami cukru pozna dobrego kucharza z jaderkiem węgla. Z węglem będzie ciężko. Ale kucharz dobry. Dobra, Mateusz, posłuchaj, co to jest tam ciekawego, co tam się dzieje? Na patelni dzisiaj robię dla państwa czanasi. Czanasi. Tak jest, to jest taki ukraiński gulasz. Bardzo dobry. Powiesz, jak ja go robiłem
pierwszy raz, to ja byłem zdziwiony, że to jest takie dobre. Naprawdę. Czyli co tam żeś wrzucił do tej patelni? Mięso, warzywa, takie jak marchewka, troszeczkę papryki, znaczy tutaj gulasz, tylko troszeczkę papryki, dla mnie to było troszkę dziwne. No ale cóż, za chwilkę będę wrzucał też fasolę czerwoną, pulpę pomidorową, ziemniaczki, to oczywiście jest cebula, czosnek, zioła. O właśnie zioła, tak jakie jest. Zioła? Rozmaryn, tymianek, lubczyk. Troszkę tego jest. Troszkę tego jest. Posłuchaj, często w takich tego typu imprezach uczestniczysz? Co tydzień. Co tydzień? Tak. I taka patelnia co tydzień? Taka patelnia albo gar. Kolejna impreza jest gdzie twoja? Wołomin. Jadę. Kolejna? Znaczy nie, za tydzień to jest ja jadę, jadę. To będę pierwsza i dorosła. Jadę. Jedziecie? Tak. O, głośnie. Jedziecie? To ja zapraszam. O. Zapraszam, za tydzień jestem w Damasławku. Tam jest... Wielkopolska. Wielkopolska. Okolice... Jadą Podlaskiego. Nie, Inowrocławia, Gniezna. O. Mateusz stawia bilety wszystkim, lotnicze. Dobra. Słuchajcie, jest dzisiaj ogromna szansa na to, że Mateusz po ugotowaniu tego wszystkiego i po poczęstowaniu będzie chciał na pewno zrobić z wami zdjęcie, pogadać chwilę. Będzie taka szansa? Jasne, że tak. Jakiś autograf, co jeszcze jakieś zdradzenie przepisu ciekawego. A to są takie przepisy, gdzie kucharze jednak trzymają to sobie, nie zdradzają. Wiesz co, ja nigdy się nie trzymam przepisów. Nie trzymasz się przepisów? Przepisy są po to, żeby je łamać. Ale oczywiście te... kulinarne? Tak jest, no. Dzięki Mateuszu. Mateusz, dzisiaj Master Chief. Oliwia przed państwem. Poleczka. Czyli tak, sąsiadeczki są ubrane dzisiaj w co? Czy to jest typowy strój ludowy okolic Kobyla? Tak, nie, proszę pana. Nasz strój jest taki po prostu nowoczesny. My istniejemy 12 lat. To jest nasz strój trzeci z kolei. Pierwszy strój był krótkie, spódnice i kamizelki. A że teraz jesteśmy starsze, teraz sobie wydłużyłyśmy spódnicę. Czyli to jest zespół, który nie chce pokazywać nóg. No
no nie bardzo, no. Tak. I po prostu mamy takie spódnice, wybrałyśmy taki materiał w sklepie. Traktowana muszyła, bluzeczki białe, bo bardzo lubimy biały kolor, bo my jesteśmy wszystkie białe, jak kryształ i dziewice. Tak, czerwone chusteczki, a te korale. To właśnie nasz taki symbol naszego może regionu, bo u nas uprawiamy dużo truskawek, czerwonych, malinek, czerwonych porzeczek. I my tak się właśnie wzorujemy na czerwonych chustach, czerwonych koralikach. Brawo. A co się w spódnicach? Jaki to wzór? No jest taki zwykły wzór, a materiał to jest kaszmir. Mazowsze. Mazowsze. To nie Mazowsze. Nic dla panu na temat tych kwiatków czy coś nie powiem, dlaczego one są takie, a nie inne. Ale czy jest jakiś taki kolor, wspomniała tu już pani o tym, że Koberany to okolice, gdzie pełno jest truskawek, więc tak. Czerwone, tak. Ale czy jest jeszcze jakiś taki typowy kolor właśnie tych miejsc? No u nas przy Szkole Podstawowej w Kobylanach mamy piękny park chroniony i może trochę tej zieleni właśnie z tego parku zaczerpnięty jest. To jest właśnie nasza taka no, pamiątka przy szkole. Są tam dęby, lipy, takie już no, wiekowe. Czego panią życzyć? No sukcesów. No, to mało jeszcze tych sukcesów? Chciałybyśmy cały więcej. Mam prośbę, czy któraś z pań jest w stanie naszej publiczności, która w tym momencie udaje, że pada deszcz i ucieka, zaprezentować, jak dawniej, bo macie te piękne chusty. Ja bym miał prośbę. Jak takie chusty kiedyś nasze babcie wiązały? Jak to wyglądało? Która z pań może zaprezentować? Uwaga, prezentacja wiązania chusty. Jak? Na głowie, no tak. Na głowie. O. Nie, jak tu jeszcze? Są różne sposoby wiązania. I przed brodą, i z tyłu głowy. Nie, no niesamowite. Pięknie panie wyglądają. My jesteśmy piękne panie, pięknie wyglądamy. Brawo. Sąsiadeczki. Bardzo wam dziękuję, drogie panie. Dobra robota, bardzo dziękuję. Janowskie Święto Ziół. Czy przez ten rok, przez te dwa coś się zmieniło w tym temacie tych ziół? Nie wiem, czy się zmieniło, ale na pewno warto nawet powtarzać. I w kółko tłumaczyć ludziom, że zioła są dobre, są zdrowe i można te zioła dodawać do różnych potraw. Dzisiaj prowadziliśmy z koleżanką warsztaty. Ja prowadzę na co dzień firmę Kulinar, w której prowadzimy właśnie różnego rodzaju warsztaty, w tym między innymi warsztaty ziołowe z wykorzystaniem różnego rodzaju ziół. I dzisiaj na warsztatach można było kupić masło i te masło można było z dodatkami różnymi zjeść sobie kanapkę z tym masłem. Masło było naturalne, masło było ze stragonem, z szałwią lekarską, czyli były masła bardzo aromatyczne. A takie zwykłe masło można było sobie zjeść ze świeżą chałką i z różnego rodzaju dżemami. Dżemy też są własnej roboty były. Były, bo już wszystkie poszły, co mnie bardzo cieszy, bo zainteresowanie warsztatami było bardzo duże. Dżemy były też nie całkiem typowe, bo dżemy były z rabarbaru, z różnymi dodatkami. Rabarbar był z płatkami nagietka, drodzy państwo. Były powidła śliwkowe, ale także był dżem z czarnych leśnych jagód z przyprawami korzennymi, czyli z pieprzem, z kardamonem, z anyżem, więc też to nie był taki zwykły dżem. Więc można było dzisiaj te różne smaki spróbować. Oprócz tego można było sobie upiec i spróbować ciasteczka lawendowe. Ciasteczka z dodatkiem suszonych kwiatów lawendy. Były bardzo aromatyczne, fajne, na tym polecam wszystkim państwu, nieważne jaki to jest przepis, czy są ciasteczka maślane, półkruche, kruche, ale żeby eksperymentować w domu i te różne zioła właśnie do tych wypików dodawać. Konkurs na najpiękniejszy bukiet. Piękne bukiety tutaj widzimy. Komisja nasza pracowała. Wszystkich nagrodzonych podziękować organizatorom tych imprez. Dziękujemy serdecznie. Leczeniem to ja się nie zajmuję. Na leczenie to do naszego Jana Danieluka. Ja natomiast
pragnę Was namówić do zbierania ziół, do używania w kuchni, do używania jako herbatki, jako na wzmocnienie. Można zrobić herbatki, naleweczki, bardzo w tych trudnych czasach są wskazane. Zioło, które chciałabym polecić dla wszystkich, to jest przytulia czepna. Słuchajcie, przytulia jest wspaniałym ziołem. Porusza limfę, oczyszcza limfę, wspomaga oczyszczanie krwi. Przytulia naprawdę wspaniałe. Kobiety nieraz mówią, o, popuchły mi nogi w kostkach. I już nie trzeba lecieć do tego naszego Jana gnębić, tylko po prostu nazbierać sobie przytuli, popić ze dwa dni herbatkę i zejdzie opuchlizna z tych kostek. Innym takim ziołem wspaniałym... Ale gdzie ona zazwyczaj rośnie, jak ją rozpoznać? Na łące. To na łąkę polecić, jak się przytuli, czepi, to wiadomo, że to ona. Jak ja się tylko pokrzywa przyczepia, tak już, okej. Okay. Dobra, ja ci mówię. Czasami inne się też przyczepiają, ale trudno. Musimy z tym żyć. Drugim takim ziołem wspaniałym jest macierzanka. Macierzanka to, ja to mówię, że zawsze, że to jest zioło dla kobiet, że daje radość życia, że człowiek tak podnosi głowę i ma ochotę żyć. Taki dopalacz. No nie tak jak naturalny dopalacz. Może nie tak jak kawa, ale naprawdę pijąc macierzankę, człowiek jest jakiś taki radośniejszy. Ja to mówię, że ja go nie nachodowałam, bo to macierzanka to się tak co jakiś czas wspierałam. Chodź, zanucaj to słowo, powiesz. No jak ja do niej zajadę, ona mi proponuje kawę, ja mówię, dawaj tą swoją macierzankę. Ona... Macierzanka, zioła kochanka, to jest zioło bardzo słoneczne, słuchajcie. I tak jak smutno nam wszystkim, na przykład teraz pada deszcz, to proponuję wszystkim zrobić herbatkę z macierzanki. Dla wzmocnienia, jeśli ktoś chce, oczywiście można i nalewkę. Bardzo zdrowa, bardzo polecamy. Też takim bardzo, i ta macierzanka, to słuchajcie, niektórzy mówią, że jej się nie znajdzie, że ktoś nie znajdzie. Ja miałam takie zdarzenie, że pojechałam szukać tej macierzanki. No, u nas to się mówi na wrzos i tak sobie zajechałam, na krzyżówce stoję. No nie ma tego ziela, słuchajcie, w ogóle nie ma. Ale stoi krzyż i mówię, Panie Boże, jak ja mam ją znaleźć, to Ty mi pomóż. I ktoś mi mówi, spójrz no tam na dół, Danuta, ja się patrzę. Słuchajcie, taka piękna połać tej kwitnącej macierzanki. To było zdarzenie naprawdę takie cudowne. Pasieka została założona, kilka słów o samej historii pasieki. W 1957 roku przez mojego dziadka Jana Siliwona. Do tej pory istnieje, dziadek przekazał nam bardzo dużą wiedzę. Udało mi się zrobić podyplomowe studia pszczelarskie i dalej istnieje na terenie Parku Krajobrazowego obecnie Podlaski Przełom Bugu przy ścisłym rezerwacie przyrody. Tutaj na scenie co mogę powiedzieć, mogę Państwa zaprosić, w tej chwili trwa dalej degustacja miodu u nas. Możemy pokazać Państwu życie rodziny pszczelej. Mamy ulik przeszklony z pszczołami żywymi, z ramką, na której pszczoły pracują. Także dla dzieci jest taka atrakcja. No i jeśli by ktoś był zainteresowany i chciał, możemy zrobić świeczkę woskową z węzy pszczelej, także, którą można sobie zabrać do domu. Także zapraszamy do nas, polecamy się. Dziękujemy. Chciałam przedstawić Państwu kwas jabłkowy i zakwas wołotowa jako kosmetologia, jako sprzątanie przewodu pokarmowego. Czyli od środka zaczynamy porządek ze sobą i jeżeli ktoś ma jakieś problemy żołądkowe, pokarmowe, z trawieniem, z przyswajaniem, jakieś wrzody żołądka, problemy z wątrobą i miałby jakieś pytania, to zapraszam do stoiska mego. A ja dzisiaj Państwu pokazywałam, jak zrobić zakwas wołotowa. Bardzo często pomaga ludziom przeżyć, jeżeli są w trudnych sytuacjach zdrowotnych. Leczy nawet guzy, tak zwane rakowe. I może przedstawić
podstawie, tak pokrótce, jak go zrobić. Przy stoliku pokazywałam praktycznie, w jaki sposób go wykonać. Bardzo pomaga, jeżeli ludzie są z problemami typu, no już powtarzam się właśnie, wrzody, nadżerki, różnego rodzaju guzy, jelita grubego, nadżerki jelita cienkiego, no to właśnie te bakterie Bołotowa, Bołotow to jest uczony rosyjski, ale jest bardzo skuteczny. Znaczy jego terapie są bardzo skuteczne, bardzo pomagają nam w tych ostatnio trudnych czasach, gdzie czasami nie możemy dostać się do lekarza.